Witam serdecznie Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, na której chcemy Państwu przybliżyć sytuację, w jakiej było i w jakiej jest obecnie nasze miasto. Omówimy, jak wyglądały finanse pod koniec ubiegłego roku oraz przedstawimy realizację budżetu za ten pierwszy kwartał, który już minął. Powiemy także o planowanych i zrealizowanych, zapłaconych inwestycjach. Chciałabym powitać Pana Prezydenta Miasta Siedlca Andrzeja Świtnika, Pana Skarbnika Kazimierza Perelę, obecnych naczelników Siedlec, Pana Adama Zabijaka, sekretarza. Nie wiem, kto tam jeszcze jest dla nas. Jakiś prezes. Pracowników, Przede wszystkim radia. Państwa, nasze siedleckie radia. Żeby nie przedłużać, głos zabierze Pan Prezydent Andrzej Świtnik. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Państwa na dzisiejszą konferencję. Tak jak Pani Rzecznik powiedziała, chcę przedstawić bilans otwarcia i to, jak wygląda sytuacja, żeby już nie powtarzać, czy tak ustawione mikrofony satysfakcjonują Państwa, więc już nie będę wstawał, aby było wszystko słychać. Poproszę o pierwszy slajd, bilans otwarcia. Szanowni Państwo, po objęciu urzędu tak wyglądał stan finansów miasta, czyli w kasie miasta z chwilą objęcia urzędu było minus 10 384 295 zł. Zakończyliśmy rok kwotą 756 tysięcy, ale w międzyczasie to, co się wydarzyło, chcę Państwu przedstawić. W roku 2018 wyemitowano 39 milionów obligacji, aby zakończyć rok. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, to co zastałem, obejmując Urząd Prezydenta. Kwota długu w kapitale to około 329 milionów złotych. Chcę bardzo podkreślić to, aby wybrzmiało to, to jest kapitał. Wielu radnych, wiele osób mówiąc o długu posługuje się tylko i wyłącznie kwotą kapitału. Zadłużenie nie składa się tylko z kapitału. Na zadłużenie miasta składa się kwota kapitału plus koszty obsługi tego kapitału, które wynosiły około 140 milionów złotych. Mówię około, ponieważ jest to uzależnione od między innymi takiego składnika jak WIBOR, który ma wpływ na koszty obsługi długu. Dodatkowo mieliśmy zobowiązanie, jeśli chodzi o spłatę kredytów Agencji Rozwoju Miasta za budowę parku wodnego i stadionu na kwotę ponad 41 milionów złotych. W sumie daje to ponad 510 milionów zadłużenia, które zostałem jako prezydent miasta. Dla porównania, budżet na 2019 rok przyjęty to kwota ponad 465,5 miliona złotych, czyli realne zadłużenie przekracza roczny budżet miasta. Tutaj chcę podać sytuację, która zaistniała od momentu przejęcia urzędu przeze mnie. Dlatego wydrukowaliśmy wyciągi z konta, żeby było to wszystko jasne. I stan konta na dzień 19 grudnia to jest kwota minus 11 688 937 zł. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ 20 grudnia spłynęła subwencja oświatowa na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli należnych 2 stycznia następnego roku. W kwocie 10 757 547 zł. W związku z tym, jaki był stan konta, to co prezentowałem wcześniej, subwencja pokryła zadłużenie wynikające z wcześniejszych podejmowanych wydatków w mieście. Następnego dnia
kolejny wyciąg na dzień 21 grudnia, pomimo tego, że subwencja, która wpłynęła, zmniejszyła zadłużenie, stan konta wynosił minus 3 262 219 zł. W wyniku tego, a czekała nas jeszcze wypłata płac dla nauczycieli, byłem zmuszony zaciągnąć obligacje w kwocie 10 milionów złotych, która została przeksięgowana na inwestycje, co pozwoliło na pokrycie zadłużenia i wypłatę wynagrodzeń pracowników. Ze względu na wchłonięcie subwencji miasto zmuszone było na początku 2019 roku zaciągnąć kredyt w wysokości około 12 milionów na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli należnych 2 stycznia i wzrostu od wynagrodzeń należnych 5 stycznia. Więc, a dlaczego? Już wyjaśniłem wcześniej, ponieważ subwencja została wchłonięta niejako przez zadłużenie poprzedniego roku. Działania racjonalizujące, które podjęliśmy tutaj w Urzędzie Miasta na kwotę blisko 16 milionów złotych, ale o tym już w szczegółach poprosiłbym Pana Skarbnika, aby odniósł się do tej tabeli. Bardzo proszę, Panie Skarbniku. Tutaj wyjdziemy z tego miejsca, ponieważ Państwo ustawiliście mikrofony, więc żeby było wszystko słyszalne, bardzo proszę. Państwa, wielokrotnie już o tym mówiliśmy, ale przypomnę, że działania racjonalizujące budżet na kwotę około 16 milionów złotych dotyczyły urealnienia szczególnie strony dochodowej. Zwracam na to szczególną uwagę strony dochodowej, gdyż ta wyznacza z kolei możliwy poziom wydatków, bo to jest oczywiste. Przy założeniu, że miasto samo musi w 2019 roku bezwzględnie dokonać obsługi długu wymagalnego, który ma do spłaty na poziomie około 6,8 miliona złotych i pokrycia odsetek w granicach około 12 milionów złotych, co oznacza około 18 milionowy wydatek, to jest oczywistością, że racjonalizacja dochodów musi prowadzić do racjonalizacji również wydatków. Stąd mowa była o pewnych oszczędnościach w niektórych dziedzinach, w niektórych do cięć, które po prostu stanowiły konieczność dostosowania budżetu po obu stronach jego oddziaływania. Czyli dochody musiały i konieczność ta wyznaczyła poziom wydatków. I tak też w pierwszej kolejności największą sumę ograniczeń po stronie dochodowej racjonalizacja dotknęła dochody majątkowe, głównie ze sprzedaży mienia, o czym Państwo już też słuchali i słyszeli. Jest to kwota około 10 milionów 753 oraz kwota 5 239 tysięcy dotycząca dochodów bieżących. Tu głównie z podatków lokalnych, z CIT-u oraz z rzeczy, które dotyczą tak zwanych wpływów z gospodarki mieszkaniowej. Na tej kanwie wspomnę ostatnią batalię o wprowadzenie do pod obrady sesji i wprowadzenie do obrotu prawnego uchwały dotyczącej obniżenia, wprowadzenia tak zwanej rekompensaty za wcześniejszą spłatę opłaty wieczystego użytkowania, tak? Mówimy o kwocie 3 miliony 600 i proszę zauważyć tutaj na kwotę 5239, którą żeśmy obcięli. Zdecydowanie w perspektywie kilku lat miasto również traci kwotę około potencjalnych dochodów bieżących. Przypomnę, że to są dochody bieżące. To jest kwota około 3 miliony 600. Dodatkowo przy okazji wskaźników powiem, jakie to będzie miało znaczenie w latach przyszłych. Natomiast jeśli chodzi o poziom tych dochodów i poziom tych wydatków, to tak jak powiedziałem, w wydatkach bieżących ograniczenia dotyczyły kwoty 14 400 000, a w wydatkach majątkowych 1 564
Tu głównie nie było cięcia w tych wydatkach inwestycyjnych, tylko dokonaliśmy przesunięć na rok 2000, jeśli chodzi o kwestie nie rzeczowego wykonania, a jedynie przesunęliśmy płatności, czyli inwestycje jako takie w mieście na tym nie ucierpiały, ani nie zostały ograniczone, jednak tylko i wyłącznie płatności za te inwestycje. Jak Państwo widzicie, musi utrzymana być nadwyżka 6 milionów ponad 800 ze względu na to, że miasto samo musi w roku 2019 obsłużyć wymagane zadłużenie do spłaty właśnie w podobnej kwocie, czyli 6 milionów 852 tysiące. Chcę powiedzieć, że rok 2019 jest dla miasta bardzo, bardzo ciężki i bardzo delikatny, jeśli chodzi o konstrukcję budżetu, i każdy ruch na budżecie może spowodować utratę wskaźnika. O tym będę mówił jeszcze przy okazji wskaźnika. Dziękuję bardzo. Kolejny slajd, bardzo proszę. Nie, to pan skarbnik będzie mówił dalej. To jest informacja o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał. Panie skarbniku, bardzo proszę. Proszę Państwa, wykonanie budżetu za pierwszy kwartał, jak widać tutaj na załączonym slajdzie, wynosi po stronie dochodowej 29%, po stronie wydatkowej 27%. Miasto wygenerowało nadwyżkę operacyjną, czyli ma wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących. Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy, że ta nadwyżka jest bardzo istotnym elementem oceny wskaźników wykonania z artykułu 243 obsługi długu. Bardzo istotna. I przypomnę, że w roku 2018 ta nadwyżka wynosiła niecałe 3 miliony. I stąd też miasto ma kiepski w tej chwili wskaźnik, bardzo nadwyrężony wskaźnik 243 w roku 2019. To, co się w tym roku dzieje, będzie miało znaczenie na rok 2020. O tym będę mówił przy tych wskaźnikach. Niemniej jednak przy wykonaniu tego kwartału należy to brać pod uwagę, że w chwili obecnej można powiedzieć, miasto w dalszym ciągu, jak Państwo widzicie, jest na czerwono zaznaczone, posiada zadłużenie z racji kredytu bieżącego na 14 milionów, czyli utrzymuje się ten poziom z 1 stycznia, który był konieczny do zaciągnięcia na tak zwany start wydatkowy, tu głównie na pensje i ZUS nauczycieli. Natomiast nie gaśnie, czyli bardzo uważnie trzeba i roztropnie zarządzać budżetem, szczególnie po stronie wydatków bieżących, bo te mają kolosalny wpływ i będą miały na rok 2020, o którym będę później przy wskaźnikach mówił. Tyle o wykonaniu pierwszego kwartału. Dziękuję serdecznie, panie skarbniku. Bardzo proszę o kolejny slajd. Szanowni Państwo, bardzo proszę spojrzeć, tutaj prezentujemy to, co dotyczy tej kadencji, czyli lata 2019-2023. I teraz chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedno. Tutaj pan skarbnik mówił o tym, o zobowiązaniach, które dotyczą spłaty kapitału w tym roku. Tylko bardzo proszę, żebyście Państwo spojrzeli. Spłata rat kapitałowych to jest 6 868 tysięcy, jakby można było wskaźnikiem, panie sekretarzu, żeby wszyscy widzieli, tak, tutaj. Tylko proszę tego znowu nie rozumieć, że tylko tyle mamy do spłaty w tym roku, ponieważ kolumna czwarta, proszę sobie spojrzeć, 10 786 tysięcy około, to są odsetki od tego, więc dlatego około, ponieważ jak Państwo wiecie, cały czas zmienia się WIBOR, od którego zależą nasze koszty obsługi tego zadłużenia. Więc tutaj widzimy w tej kolumnie, w jakich wysokościach są spłaty, a teraz kolumna piąta, czyli w sumie w 2019 roku blisko 19 milionów do spłaty samego kapitału i odsetek od tych zobowiązań. Tutaj wskazaliśmy te kwoty, które dotyczą spłaty w tej kadencji. Proszę zauważyć, jest to kwota blisko 120 milionów złotych. Do tego jeszcze trzeba doliczyć kwoty,
które musimy odprowadzać do Agencji Rozwoju Miasta na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę parku wodnego i stadionu. W sumie w ciągu tej kadencji mamy do spłaty ponad 150 milionów złotych. Jakby nie liczył, średnio w ciągu 5 lat jest to średnio ponad 30 milionów w każdym roku do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. I jest to w pierwszej kolejności do wykonania w każdym budżecie. Więc chciałbym bardzo zwrócić uwagę Państwa na to. Kolejny slajd, bardzo proszę, to już wskaźnik, o który wspominał Pan Skarbnik. Pana Skarbnika proszę o kilka zdań wyjaśnienia dotyczących wskaźników, które obowiązują nas, przy przekroczeniu których w pierwszej kolejności, ale zaraz to będzie mówił o tym Pan Skarbnik, albo program naprawczy, który paraliżuje miasto, albo komisarz. Więc a taką mamy tylko i wyłącznie rezerwę, która kiedy przełożylibyśmy to chociażby na gwarancję na kwotę 500 czy miliona złotych, już ten wskaźnik jest niewykonalny i wtedy, no wykonany w tym sensie minus dla nas i wtedy wchodzą ograniczenia do funkcjonowania miasta, ale o tym bardzo proszę fachowo Pańska Gminy. Macie Państwo zaprezentowane wskaźniki indywidualne i dopuszczalne. Ten dopuszczalny dotyczy wyliczenia tego wskaźnika na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Natomiast indywidualny pochodzi z wykonania bądź planowanych relacji budżetowych w latach, których on dotyczy. Więc widzicie Państwo, że w kolumnie trzeciej, zaprezentowane ostatniej w zasadzie nie trzeciej, zaprezentowane zostały różnice pomiędzy dopuszczalnym a indywidualnym wskaźnikiem. Uważa się za bezpieczny wskaźnik wtedy, kiedy on wynosi, różnica wynosi ponad 1. Natomiast widzicie Państwo, że w 2019 roku on balansuje praktycznie wokół zera, jest 0,26. Po wykonaniu roku 2018 i po dostosowaniu tego do warunków budżetowych roku 2019, niestety on wynosi w różnicy 0,26 i powiem Państwu tak praktycznie, że w roku 2019 musimy pilnować to, co prezydent tu mówił, szczególnie obciążeń wynikających, bo nic innego nie naprawimy, jak tylko obciążeń wynikających z obsługi długu, czyli głównie odsetek. Na nic innego w roku bieżącym nie mamy wpływu, żebyśmy nawet nie wiem jakie horrendalne dochody osiągnęli, to na ten wskaźnik już w tym roku to nie będzie oddziaływać. To będzie oddziaływać dopiero na rok 2020. W 2019 natomiast granica z tego 0,26 dla nas to jest około 1 200 000 w skali roku tąpnięcia na wydatkach z racji odsetek. Wszystkie elementy, które były do wykorzystania, miasto do tej pory wykorzystało, czyli zostały przesunięte raty kapitałowe, zostały zlikwidowane poręczenia na rzecz agencji na wniosek miasta i PKO BP wystąpiły z takim aneksem do tego i zwolniło nas z obciążeń poręczeniowych, bo one mają kolosalny wpływ na wskaźnik w danym roku i oznaczałoby to, że gdyby wskaźniki WIBOR-u wędrowały do góry, to może się okazać, że wskaźnik ten ulegnie zepsuciu w ramach roku 19. Jeśli chodzi o rok 20 natomiast, musimy bardzo uważać na wydatki bieżące, musimy bardzo dbać o dochody bieżące, więc tu wrócę o tym, co mówiłem przy okazji wprowadzania właśnie tutaj tych dodatkowych rzeczy, które doprowadzą do spadku dochodów bieżących dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, tej kwoty, o której wspominałem, 3 600 000, gdyż jest to dochód bieżący. I dochód bieżący w tym roku powoduje, że wskaźnik roku 2020 będzie naprawiany. Wydatki bieżące, które będą rosły w tym roku, będą go psuły. I o tym trzeba pamiętać, te 0,78 to jest, proszę Państwa, suma, żeby przełożyć to na wydatki, to jest 3 700 000 wydatków bieżących. Jest to znikoma kwota przy poziomie, o którym tu była mowa, około 470 milionów budżetu. Jest to mizerna kwota.
Więc każda kwota 3 700 000 wydatków musi mieć pokrycie, albo ma pokrycie w dochodach w tej samej kwocie, albo po prostu nie ulega zwyżce. Następne lata już wyglądają lepiej, gorzej wygląda rok 2023-2024, tam jest przełom, ale w 2025 na szczęście w mieście kończy się obsługa tego, co tu była mowa, czyli odkup akwaparku, obligacji akwaparku i stadionu, i po tym roku już miasto zupełnie odzyska lepszą kondycję i lepszą płynność finansową. Tyle na temat wskaźników. Dziękuję Państwu wskaźnikom, z tym, że proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedno, że mówimy o sytuacji, w której nie zaciągamy kolejnych długów. Bo na to przepisy już nam, tak jak pan skarbnik tłumaczył, jeśli chodzi o wskaźnik, nie pozwala. A w związku z tym mamy takie ograniczenia. I te wskaźniki, o których pan skarbnik tutaj mówił, dotyczą tylko i wyłącznie obecnego poziomu zadłużenia, z którego będziemy jak najszybciej schodzili. Nie możemy już zaciągać więcej długu. Ten wskaźnik, o których mówił pan skarbnik, bardzo proszę, można było cofnąć jeden slajd. Proszę zwrócić uwagę, to co artykułowałem. Kwota kapitału to mniej niż 7 milionów złotych, tak jak w tym roku, w pensjotażach już panu. A proszę zobaczyć, ile wynosi kwota obsługi. Więc nie wiem, czy ktoś w domu by chciał zaciągać taki kredyt, gdzie kwota obsługi wynosiłaby prawie 2 razy więcej, a nie spłacany kapitał. Więc tutaj ma to kolosalne znaczenie i te wszystkie kwestie, które omawiał pan skarbnik dotyczące wskaźnika, dotyczą obecnej sytuacji, obecnego zadłużenia, a nie tego, że będziemy w kolejnych latach i w tym roku zaciągali kolejne zobowiązania, bo po prostu tego nie możemy zrobić. Na tym chciałbym, żebyśmy w tym momencie zakończyli kwestie dotyczące finansów, a to, o czym już nadmienił pan skarbnik, wiele nieprawdziwych informacji, kłamliwych informacji pojawia się w przestrzeni publicznej dotyczące tego, że w Siercach już się nic nie dzieje. Jest to po prostu kłamstwo. Więc kolejne slajdy, inwestycje zakończone i planowane. I bardzo proszę, żebyście Państwo się z tym zapoznali. Kapitalny remont bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii, jak się nie mylę. Tutaj prezentujemy zdjęcia, jak wygląda obecnie, przebiega remont. To są aktualne zdjęcia i w tym roku na remont bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii musimy zapłacić z budżetu miasta 4 400 000 zł. Kolejny slajd, bardzo proszę. Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika na ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej to kwota ponad 750 000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika przy ulicy Południowej to kwota około 240 000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim, budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem to kwota prawie 2,5 miliona złotych. Opracowanie dokumentacji projektowej budowa ulicy Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego to kwota ponad 900 tysięcy złotych. Budowa boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków dal i trójskoku oraz koła rzutni do pchnięcia kulą przy szkole podstawowej nr 2 w Siercach to kwota blisko 1 150 000 zł. Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku 4 liceum ogólnokształcącego imienia kapitana Stanisława Żółkiewskiego w Siercach to kwota 6 247 000 zł. Z tej kwoty należności
dotyczącej remontu 4 liceum. W pierwszym kwartale zapłaciliśmy ponad 3 miliony złotych. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy 3KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej zapłacono w pierwszym kwartale ponad 1,6 mln złotych. Budowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Łowczej do ulicy Artyleryjskiej zapłacono teraz. W pierwszym kwartale tego roku zapłaciliśmy 1,318 mln złotych. Budowa ulicy Murarskiej. W tym kwartale zapłaciliśmy za tą inwestycję 90 000 złotych. W sumie w pierwszym kwartale tego roku na wydatki inwestycyjne sfinansowanie programu mieszkań komunalnych wyniosły 2 199 000 złotych. W sumie w pierwszym kwartale 2019 roku wydatki inwestycyjne wyniosły blisko 14,5 miliona złotych. Więc jak to się ma do tych kłamliwych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, że w mieście w 2019 roku nic się nie robi? Jest to po prostu kłamstwo osób, którzy nie wiem, znajdują w tym przyjemność. Inaczej z tego skwitować nie potrafię, jak tylko tak, że jest to kłamliwe wprowadzanie mieszkańców w błąd. Jak Państwo mogli obejrzeć, blisko 14,5 miliona zapasowanych inwestycji w tym pierwszym kwartale i to, co będziemy również zapasowani w pierwszym kwartale. Szanowni Państwo, wiele też informacji kłamliwych pojawia się, że nie staramy się o środki zewnętrzne. Tu na kolejnych slajdach jest pani naczelnik wydziału. Blisko 12 wniosków złożonych o dofinansowanie różnych zadań, począwszy od stołówek szkolnych, poprzez remont sali Podlasia, czy planowanej budowy niemalże ulicy Poniatowskiego, chodniki, infrastruktura wkoło tej ulicy, są to złożone wnioski. Czekamy teraz na efekty tych działań, więc również kłamliwe informacje osób, które mówią, że nic nie robimy w tej sprawie. Pani naczelnik rozdzieliła zadania na swoich pracowników, aby każdy dzień rozpoczynali i kończyli przeglądaniem stron internetowych, czy to Urzędu Marszałkowskiego, czy poszczególnych ministerstw, sprawdzając każdego dnia, czy pojawiają się jakiekolwiek możliwości pozyskiwania środków na wszystkie możliwe inwestycje do przeprowadzenia ewentualnie w mieście. Takie wnioski na bieżąco analizujemy i na bieżąco zostają przygotowywane i składane. To tyle w tak ekspresowym skrócie. Dziękuję bardzo. Jak są pytania, bardzo proszę Państwa o pytania do tego materiału, który został przedstawiony. Oczywiście te prezentacje, jeżeli Państwo będziecie chcieli, to zostaną Państwu przywysłane mailem, żeby nie trzeba było już. Jak zawsze wszystko jawne i transparentne, więc tak jak pani rzecznik powiedziała, już jak będziecie Państwo mieli życzenie, to wszystkie te materiały zostaną Państwu udostępnione. Bardzo proszę, jak są pytania? Ale mówię, panie prezydencie, że ludzie coś tam mówią, że nic się nie dzieje, nie staramy się o środki. Po prostu chyba nie ma informacji. Informacja jest zawalona całkowicie od początku roku. Tyle mam na ten temat. A jakby tak bez wskaźników, bez tych, którzy niekoniecznie ludzie bez wykształcenia ekonomicznego nie rozumieją, w jakiej sytuacji, w jakiej kondycji finansowej jest miasto teraz? Czy jest w lepszej kondycji niż w chwili, gdy obejmował pan prezydent? Powiem tak, cały czas analizujemy to, co się dzieje.
i biorąc pod uwagę chociażby stany zadłużenia, analizując rok poprzedni, jesteśmy w lepszej sytuacji, tylko powtarzam, tak jak podałem, że w 2018 roku zaciągnięto 38 milionów obligacji, w tym roku ze względu na te wskaźniki, o których wspomniała pani redaktor, o których mówił pan skarbnik, nie możemy sobie pozwolić na tego typu zadłużenie, bo cały czas odnosimy się do stanu bieżącego. Więc śledzimy na bieżąco. Racjonalizacja wydatków, jeszcze raz powtarzam, doprowadziła do tego, że proporcjonalnie jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż rok temu. Bo przecież te działania czemuś mają służyć. Tutaj jak pan pytał o to, że no, takie pojawiają się informacje, że brak informacji, już jest pani rzecznik. Ja już mówiłem, że ze względu na to, że nie możemy zaciągać żadnych kredytów i obligacji w tym roku, nie chciałem dublować płac, ponieważ poprzedni rzecznik odchodząc miał zaległe 4 lata urlopu, należało to uregulować, a w związku z tym w każdej sytuacji analizujemy niemalże każdą złotówkę, żeby nie dublować tych pieniędzy, bo ich po prostu nie ma. A jednocześnie, tak jak już przedstawiłem, chcemy realizować wszystkie inwestycje, które są możliwe. Stąd i wnioski, które składamy, szukając w każdej możliwej sytuacji, w każdej możliwej instytucji, możliwości pozyskania środków na wsparcie ładu własnego i realizację kolejnych inwestycji, czy to oświatowych, czy to drogowych, czy no, cały czas pozostaje temat finansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań dotyczących budownictwa komunalnego i tak dalej, i tak dalej. Także jestem przekonany, że ta informacja, o której pan mówił, już jest na bieżąco, a dwa, pozwolę się trochę z tym nie zgodzić. Nie słyszałem wcześniej, aby po każdej sesji prezydent, ktokolwiek inny organizował konferencję prasową, na którą państwo byliście zapraszani i mogliście pytać o wszystkie sprawy. Na bieżąco, jak było tylko to możliwe, naczelnik gabinetu prezydenta też również udzielał informacji, ale było. Teraz jest pani rzecznik. Ja jestem przekonany, że wszelkie informacje, o które zwracacie się państwo, są na bieżąco. No jak można iść do pani naczelnik? Pani naczelnik mówi, że człowiek jest upierdliwy, przeszkadza mu się i tak dalej. No to... Gdzie można tą informację uzyskać? Przepraszam, może jakieś takie prywatne... No nie są prywatne, bo to są wypowiedzi. Idziemy i pytamy się. Wiem, że pani skarbnik, przepraszam, pani rzecznik będzie udzielała na bieżąco wszelkich informacji, które będziecie państwo chcieli uzyskać, chyba że wymaga to dłuższego przygotowania, to na pewno poinformuję, że za dzień, dwa, czy odpowiedni czas, który będzie potrzebny do przygotowania tych informacji. Takie informacje oczywiście państwo. Ja jeszcze skończę. Pani rzecznik już mi zapowiedziała, że ja mogę sobie pisać pisemnie, prosić, a w ciągu miesiąca mi się odpowie. No to przepraszam bardzo, jakie to są informacje? Ja przyjdę, zapytam, a pan napisze pismo. Jak będzie to możliwe, jestem przekonany, że pani rzecznik będzie odpowiadała na bieżąco, a jak to będzie wymagało formy pisemnej, czy formy o dostępie do informacji publicznej, to bardzo proszę, tu już pan sekretarz wcześniej też zwracał na to uwagę, żeby tego typu informacje również kierować pisemnie, a mogę zapewnić pana, że zrobimy wszystko, aby nie trwało, bo to jest urzędowy miesiąc czasu, a będziemy... Ja skończę i nie będę się jak pan sekretarz mówi, to 2 tygodnie, a jak będzie to tylko możliwe, będziemy to robili bez... Przecież pani z panem sekretarzem uzgodnili, że ja nie jestem dziennikarzem, nie jestem zarejestrowany w sądzie, dlatego ja muszę pisemnie pisać. No zaraz, ja do sądu nie chcę iść, jeżdżę do Unii Europejskiej, radno wiertarka, ja tam będę się rejestrował. Nie z dostępem do informacji publicznej może się w cudzysłowie te wiertarki. Więc będziemy starali się zaspokajać państwa potrzeby na bieżąco. Bardzo proszę, czy jeszcze jakieś pytania? Czy w związku z tym wskaźnikami mamy rozumieć, że w tym roku nie zostanie zaciągnięta ani złotówka kredytu, obligacji, ani zobowiązań w innej formie też?
Panie redaktor, miasto musi funkcjonować. Stajemy na głowie, żeby nie było takiej potrzeby dotyczące zaciągania jakiejkolwiek formy zobowiązań, czy to w postaci obligacji, kredytów i tak dalej, i tak dalej. Nie potrafię pani dzisiaj powiedzieć, co będzie się działo pod koniec tego roku. Nie wiem, nie mamy informacji chociażby tej, w jakiej wysokości nastąpią podwyżki dla nauczycieli. Jeżeli będzie to konieczne, bo będzie to miało decydujący wpływ na to, czy wypłacimy wynagrodzenia, będziemy musieli zaciągać zobowiązania, oczywiście patrząc na to, czy jest to, czy będziemy prawnie mogli to zrobić. Taką sytuację zastałem i taka sytuacja jest. Ale ciągłość pracy urzędu musi być zachowana i ciągłość dbania o mieszkańców, tak jak przedstawiałem te informacje dotyczące chociażby remontów, muszą być na bieżąco realizowane. Jakie mam pytania? Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Państwu.